RM80. Zapraszamy do słuchania najlepszego radia w sieci. Najlepsze radio w internecie. RM80. Słuchaj nas na maksa. Witam wszystkich, z tej strony Gusia. Dzisiaj w studiu RM80 mamy gościa specjalnego, Sergiej Truszczenkow, bardziej wszystkim znany jako Eskimado, oraz Margarita Semenowa, znana wszystkim jako Margo. Margo urodziła się w Moskwie w Rosji. Od dziecka uczyła się muzyki. Uczyła się gry na fortepianie, grała muzykę klasyczną, a później ukończyła wydział jazzu. Karierę zawodową rozpoczęła jako artystka od nagrania 2 singli. Talisman oraz Clouds. Po wydaniu angielskiej wersji Talisman Boy zyskał międzynarodową publiczność. Nagrała razem z Mod One My Love in Your Heart i Memories of Summer. Singiel My Love in Your Heart został wyprodukowany przez Luisa Rodriguez'a, znanego z projektów Modern Talking, Lion Ross, Sissy Catch i wielu innych. Był koproducentem Dietera Bolena i wszystkich jego projektów. Margo współpracowała również z legendą lat 80. Christianem Conde przy projekcie Disco Comeback w 2015 roku, z artystą New Generation Italo Disco D-White'em przy projekcie In the Sky w 2014 roku i Heaven for Us w 2018 roku, a także legendą lat 80. Lion Ross przy projekcie If You Love Me na jej nowy album 3L w 2020 roku. Dziś przedstawią nam wspólny projekt Falling Stars z Eskimado. Płyta o tej nazwie została wydana przez AMD Records w Ameryce. Drugim uczestnikiem naszego dzisiejszego pokazu jest Sergiej Truszczenko z Czelabińska. Jako dziecko Sergiej lubił również muzykę. Zaczął pisać swoje kompozycje na komputerze i wymyślał dla nich aranżacje. W 2012 roku pod pseudonimem DJ Savage muzyk wydał swój pierwszy album w Hiszpanii, który nosił nazwę First Album. 2 lata później ukazał się Comeback to My World, który ukazał się również dzięki wsparciu Raula Olivaresa, znanego jako Mod One. Ukazał się także wspólny album z Mirko Hirschem, na którym znalazły się 2 utwory – Help Me i When We in Illusion. Następnie muzyk został wydany pod pseudonimem Eskimado, a wytwórnia muzyczna Ziggs zaproponowała mu kontrakt i w kolejnych latach wydała nowe piosenki Eskimado w swoich kompilacjach. Również w 2015 roku ukazał się 3. album New Life, w 2016 roku Here I Am, a w 2017 roku Escape to Heaven. W tym samym roku ukazał się jego singiel Faster. W 2018 roku ukazuje się singiel You Try to Help Me, i wreszcie 3 sierpnia bieżącego roku singiel Falling Stars z Margo, z którą mają dziś przyjemność zaprezentować Radiu Muza 80. Powitajmy Margo i Sergieja w naszym studiu. Привет слушателям Радио Муза 80. Меня зовут Эскимадо. И я желаю вам всем провести этот замечательный вечер только с хорошей музыкой. Приветствуем всех слушателей на радио Муза 80 и, конечно же, Агнешку Калиновска. Очень приятно быть здесь. Надеемся, этот вечер будет для всех прекрасным. Поздравляем всех слушателей радио Муза 80 и Агнешку Калиновску. Мило тут быть. Мамы надеемся, что этот вечер будет для всех вспанялый. Witajcie, miło nam, że zgodziliście się odwiedzić nasze studio RM80 i zaprezentować swój nowy singiel Falling Stars. Sergiej, opowiedz nam krótko coś o sobie, gdzie się urodziłeś, jak wyglądało twoje dzieciństwo? Я родился в городе Ярцево, Смоленской области, но с 5 лет проживаю в городе Челябинске. Наша семья переехала в связи с переводом моего отца на новое место службы. Мое детство, как говорится, было счастливое, и воспитывался я в теплой семейной обстановке. Как и все пацаны моего поколения, играл во дворе в хоккей, волейбол, с друзьями слушал музыку на магнитофоне у подъезда дома. В общем, все как обычно 80-е. Уродziłem się в mieście Ярцево в воде Смоленском, але от 5 року життя мешкам в mieście Челябинск. Наша родина принесла się z powodu przeniesienia mojego ojca do nowej placówki.
Moje dzieciństwo, jak mówią, było szczęśliwe i wychowywałem się w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Jak wszyscy chłopcy z mojego pokolenia, grałem w hokeja i siatkówkę na podwórku. Z przyjaciółmi słuchałem muzyki z magnetofonu przy wejściu do domu. Ogólnie wszystko jest jak zwykle w latach 80. Proszę, opowiedzcie nam w ogóle, skąd wzięła się u Was pasja do muzyki i dlaczego akurat Italo Disco, a nie na przykład rock? Музыкой я увлекся благодаря моему отцу еще в детском саду. Он у меня баянист, хотя и не имеет музыкального образования. Все мелодии он играет исключительно на слух. Это качество передалось и мне. Так я научился играть на баяне и аккордеоне, не зная нот. Выступая на школьных праздниках, сначала я играл русские народные произведения, потом, когда становился старше, начал подбирать современные эстрадные песни. Почему мои музыкальные интересы остановились именно на итало и евродиско? Все очень просто. Именно этот стиль и соответствующие аранжировки позволяют показать всю красоту и мелодизм песен. К тому же на школьных дискотеках диджеи ставили именно такие песни. Их можно было не только слушать с удовольствием, но и танцевать. Музыкой заинтересовался благодаря моему отцу. Jest on akordeonistą, chociaż nie ma wykształcenia muzycznego. Wszystkie melodie gra wyłącznie ze słuchu. Tą cechę również odziedziczyłem ja. Więc nauczyłem się grać na akordeonie guzikowym i bez znajomości nut. Mówiąc w czasie wakacji szkolnych, najpierw grałem rosyjskie utwory ludowe, a gdy podrosłem, zacząłem wybierać nowoczesne piosenki pop. Dlaczego moje muzyczne zainteresowania skupiły się na Italo Disco i Euro Disco? Wszystko jest bardzo proste. To właśnie ten styl i odpowiednie aranżacje pozwalają pokazać całe piękno i melodie piosenek. Do tego na szkolnych dyskotekach właśnie takie utwory grali disc jockeye. Można było ich nie tylko słuchać z przyjemnością, ale i tańczyć. Czy oprócz muzyki macie jakieś hobby i inne pasje? К сожалению, а может быть и к счастью, музыка вытеснила все остальные хобби. Хотя, если посмотреть глубже, то основное мое увлечение – это компьютер. Ведь благодаря ему и создаются мои шедевры. Niestety, и może на szczęście, музыка wyparła wszystkie inne hobby. Chociaż jeśli spojrzysz głębiej, moim głównym hobby jest komputer. W końcu dzięki niemu powstają moje arcydzieła. Сергей, gdybyś nie był kompozytorem i muzykiem, to kim byś był? Музыка для меня – это не профессия, а простое хобби. В детстве я мечтал быть палеонтологом. Возможно, и стал бы, если бы не поступил в танковое училище в 1988 году. Позднее я сменил квалификацию на юридическую и в 2006 году ушел на пенсию. Музыка не есть для меня заводом, а простым хобби. Я как детском marzyłem о zostaniu палеонтологом и, быть может, был бы, если бы не вступил до школы чолгов в 1988 году. Później zmieniłem kwalifikacje na prawnicze i przeszedłem na emeryturę w 2006 roku. Skąd czerpiecie pomysły na tworzenie muzyki? Никаких идей изначально не бывает. Я просто сажусь за компьютер и начинаю наигрывать мышью на виртуальной клавиатуре, что первое придет в голову. Когда слышу, что начинает что-то вырисовываться, просто добавляю остальные партии инструментов и потом довожу аранжировку до ума. Początkowo nie ma pomysłów, po prostu siadam do komputera i zaczynam bawić się myszą na wirtualnej klawiaturze. Cokolwiek przychodzi mi do głowy jako pierwsze. Kiedy słyszę, że coś zaczyna się wyłaniać, po prostu dodaję resztę instrumentów i przypominam sobie aranżację. Chwila przerwy na łyk kawy, a tymczasem zapraszam do posłuchania bonusowego nagrania, które znalazło się na winylu Falling Stars, Every spark never fade away.
Najlepsze radio w internecie. RM80. Słuchaj nas na maksa. Zapraszamy do słuchania najlepszego radia w sieci. Wracamy po krótkiej przerwie. Naszym gościem jest Sergiej Troszczenkow, czyli Estimado, oraz Margarita Semenowa, czyli Margo, ze swoim nowym singlem Falling Stars. Margarita, jak w ogóle się poznaliście i czyj był pomysł na piosenkę Falling Stars? Twój czy Sergieja? О, это долгая история, но я расскажу. Falling Stars написала я несколько лет назад. Она сочинилась, когда я в очередной раз сидела за синтезатором. Мне понравилась комбинация аккордов, и я просто записала ее. Демо с мелодией бы, наверное, лежало неизвестно сколько. Если бы в прошлом году я не наткнулась на него, когда перебирала свои проекты. И поскольку мелодика там напоминает диско, я подумала, кто бы мог это сделать в таком же стиле. Поэтому я обратилась к Сергею, и несмотря на то, что Сергей плотно занят своим проектом, он дал согласие сделать аранжировку, и песня состоялась. Теперь у нас вышла виниловая пластинка, куда также вошла еще одна сольная песня в авторстве Сергея, которая также мне очень нравится. Annie Spark. Я хочу выразить огромную благодарность коллегам и друзьям из Америки, музыкальному лейблу MD Records и Дэвиду Лину. В проекте также принимали участие Рост для мастеринга и Дмитрий Кравченко как бэк-вокал. Falling Stars написалам несколько лет тому. Został skomponowany, gdy ponownie siedziałam przy syntezatorze. Podobała mi się kombinacja akordów i po prostu ją zapisałam. Demo z melodią leżałoby nieruchomo przez wiele lat, gdybym w zeszłym roku nie natknęła się na nie, kiedy przeglądałam swoje projekty. Ponieważ melodia przypomina disco, pomyślałam, kto mógłby to zrobić w tym stylu i zwróciłam się do Sergieja. I mimo tego, że Sergiej jest bardzo zajęty swoim projektem, zgodził się na aranżację i piosenka powstała. Teraz mamy płytę winylową, na której znajduje się również inna solowa piosenka Sergieja, którą też bardzo lubię. Chciałabym wyrazić głęboką wdzięczność moim kolegom i przyjaciołom z Ameryki, wytwórni muzycznej AMD Records i Davidowi Linowi. W projekcie wzięli również udział Grof For Mastering oraz Dmitrij Krawczenko jako chórki. Powiedzcie nam, jak wam się układała współpraca przy nagrywaniu Falling Stars? Byliście zawsze zgodni, czy było jakieś nieporozumienie? Jak to się czasem zdarza w duetach? Здесь никаких секретов нет. Так работает, наверное, большинство музыкантов, живущих в разных городах. Маргарита предложила посотрудничать, я согласился, уточнив при этом пожелания к будущей аранжировке. Марго прислала демо-запись мелодии песни, я набросал аранжировку и выслал ей для оценки. После согласования она прислала мне готовый вокал. Потом уже после сведения песни готовый вариант был немного изменен, добавлен бэк-вокал. Вот и все. Недопонимание возникает тогда, когда над песней работают два композитора, два аранжировщика или два поэта. В нашем же случае каждый занимался своим делом без лишних участников. Нет тут никаких тайн. Tak pewnie pracuje większość muzyków mieszkających w różnych miastach. Margarita zaproponowała współpracę. Zgodziłem się, określając moje życzenia dotyczące przyszłej aranżacji. Margo przesłała mi demo melodii piosenki. Naszkicowałem aranżację i wysłałem ją do oceny. Po uzgodnieniu przesłała mi gotowe wokale. Następnie po zmiksowaniu utworu finalna wersja została nieco zmieniona. Dodano chórki. To wszystko. Nieporozumienia pojawiają się, gdy nad piosenką pracuje dwóch kompozytorów, dwóch aranżerów lub dwóch poetów. W naszym przypadku każdy prowadził swoje interesy bez zbędnych uczestników. Da, i ten projekt my сделали w pełnym согласии i partnerstwie. Все нюансы, которые мы меняли, согласовывались, как это должно быть в общей совместной работе. В таком общем деле важно уважать друг друга и прислушиваться. У меня уже были совместные проекты, поэтому для меня это основное правило – слушать друг друга, находить компромиссы и идти к результату вместе.
В этом случае наш судья – слушатель, и поэтому мы должны делать все на благо ему. Поэтому я очень благодарна каждому участнику за проект, за уважение и за понимание. Зробилишмы ten projekt w pełnej zgodzie i partnerstwie. Uzgodniliśmy wszystkie niuanse, które zmieniliśmy, jak to powinno wyglądać we wspólnej pracy. Podczas pracy zespołowej ważne jest, aby szanować się nawzajem i słuchać. Miałam już wspólne projekty, więc dla mnie to główna zasada. Słuchać siebie nawzajem, znajdować kompromisy i wspólnie dążyć do rezultatu. W tym przypadku naszym sędzią jest słuchacz. Musimy więc zrobić wszystko dla jego dobra. Jestem bardzo wdzięczna każdemu z uczestników za projekt, za szacunek i zrozumienie. Sergiej, Margarita, opowiedzcie naszym słuchaczom, o czym jest piosenka Falling Stars. Я могу сказать, что Falling Stars переводится как «Падающие звезды» на русский язык. Это песня о нахождении своего пути, надежде, мечте. У каждого романтика падающие звезды ассоциируются с загадыванием желания. Это то, что приковывает наш взгляд, что захватывает нас и удивляет. Я писала эту песню в непростой период моей жизни. Зимой я сильно заболела, и был момент, когда мне казалось, я не выживу. Когда я выздоровела, наступило прозрение. Куда я иду? Где находится моя душа? Чего я хочу? Могло бы меня не стать? И где мой сегодняшний путь? После этого началась настоящая эпидемия с коронавирусом, которая унесла так много жизней людей. Каждый день все эти новости меня очень сильно расстраивали. И эти моменты у меня сложились в песне. Когда ты с закрытыми глазами, ты не видишь своего пути. Ты погружен в мрак и живешь так день за днем. И припев звучит как надежда. У тебя есть желание, которое превращается в огонь. То есть ты смотришь в себя, ты не можешь больше себя сдержать и идешь по зову сердца. Наконец, видишь вокруг красоту, где рядом небо, падающие звезды. Чтобы загадать желание, у тебя появляются мечты, желания, цели и любовь. Это вселенная вместе. То есть, сплотившись, мы победим все преграды, беды и болезни. Но, думаю, каждый найдет в этой песне что-то свое, ведь у каждого из нас есть грустные моменты. Но мы живы, и никогда не нужно отчаиваться, а идти по зову сердца, не оборачиваясь назад. Ведь впереди светлый путь. Mogę powiedzieć, że Falling Stars można przetłumaczyć jako spadające gwiazdy. To piosenka o znalezieniu drogi, nadziei i marzeniach. Dla każdego romantyka spadające gwiazdy kojarzą się z życzeniem. To przyciąga wzrok, co nas porywa i zaskakuje. Napisałam tą piosenkę w trudnym okresie swojego życia. Zimą bardzo się rozchorowałam i był taki moment, kiedy wydawało mi się, że nie przeżyję. Kiedy wyzdrowiałam, nadeszło mnie objawienie, dokąd idę, gdzie jest moja dusza, czego chcę, nie mogłabym być i gdzie jest moja obecna ścieżka. Potem zaczęła się prawdziwa epidemia koronawirusa, która pochłonęła tak wiele istnień ludzkich. Ta wiadomość codziennie mnie denerwuje. Wszystkie te momenty ułożyłam w piosence. Kiedy jesteś z zamkniętymi oczami, nie widzisz swojej drogi. Jesteś pogrążony w ciemności i tak żyjesz dzień po dniu. A refren brzmi jak nadzieja. Masz pragnienia, które zmienia się w ogień, to znaczy patrzysz w siebie, nie możesz już się powstrzymać i podążać za wołaniem serca. W końcu widzisz piękno wokół, gdzie niebo jest blisko, spadające gwiazdy chcąc spełnić życzenie. Macie marzenia, pragnienia, cele i miłość, to jest wszechświat razem. To znaczy, jednocząc się, pokonamy wszelkie przeszkody, kłopoty i choroby. A myślę, że każdy znajdzie w tej piosence coś własnego. W końcu każdy z nas ma smutne chwile. Ale my żyjemy i nigdy nie należy rozpaczać, lecz podążać za wezwaniem serca, nie odwracając się. Przed nami jasna ścieżka. Margo, czy planujecie nagranie rosyjskojęzycznej wersji Falling Stars? Честно говоря, я не думала об этом, но при переводе на русский язык нужно сохранить смысловую нагрузку, чтобы значение песни не потерялось. Я могу сказать, что это довольно сложно. Английский более короткий язык, чем русский.
в него можно вложить больше текста. Ну, возможно, я подумаю об этом и, может быть, даже включу в свой предстоящий русскоязычный альбом «Талисман». Посмотрим. Szczerze nie myślałam o tym, ale tłumacząc na język rosyjski musisz zachować ładunek semantyczny, aby nie utracić znaczenia piosenki. To jest dość trudne. Angielski jest językiem krótszym niż rosyjski. Można w nim umieścić więcej tekstu. Może pomyślę o tym i może dołączę talizman do mojego nadchodzącego rosyjskojęzycznego albumu. Zobaczymy. Jak wam się układa współpraca z innymi artystami? Opowiedzcie coś o niej. В 2015 году я написал две песни для итальянского музыканта Валерио Биаджи. У него на родине свой проект в стиле итало-диско, называется «Гудини». Он написал мне и предложил посотрудничать. Так родились две песни «Tonight» и «I Miss You». В 2016 году мне удалось посотрудничать с французской певицей Ализе. Мы вдохнули новую жизнь в две песни «50-60» и «Мадемуазель Джульетта». В 2019 году мы с Джой Петерс начали работу над новым CD-альбомом. Ему понравились мои песни на русском языке, и в новом альбоме он решил сам написать слова к песням на мою музыку. В этом году выходит наш совместный диск «Burning Dreams». В 2015 году написал две песенки для русского музыка Валерио Биаджи. Ojczyźnie его проект в стиле итало-диско называется «Houdini». Написал до мне и запропоновал współpracę. Так народили się две песенки «Tonight» и «I Miss You». W 2016 roku udało mi się nawiązać współpracę z francuską piosenkarką Alizé. Tchnęliśmy nowe życie w dwie piosenki, 50-60 i Mademoiselle Juliette. W 2019 roku Joy Peters i ja rozpoczęliśmy pracę nad nowym albumem CD. Lubił moje piosenki po rosyjsku i na nowym albumie postanowił sam napisać teksty piosenek do mojej muzyki. В этом году выходит наша вспульна плита «Burning Dreams». Я бы добавила так, что сотрудничество с другими артистами всегда дает большой опыт в совместной работе. У творческих людей всегда есть идеи, которые хочется воплотить. Помимо совместной работы, это укрепляет дружбу. И, конечно, это здорово. Я работала с Mood One в 2014 году над проектом «My Love in Your Heart», который впоследствии продюсировал Луис Родригес для дебютного альбома Mood One. А также при его участии мы сделали «Memories of Summer», который вышел на AMD Records в Америке в 2019. Ну и также с «Divide» над проектами «In the Sky» в 2014 и «Heaven for Us» в 2018. И для его сольного сингла «Forgive Me» в начале этого года мы также сделали несколько версий. В 2015-м с Кристианом Конде над синглом «Disco Comeback» и «M-Tracking» для «Running Away» и «I Was Lost». С 2017 года началась работа с Лиан Росс, Луисом Родригесом и Тим 33 над песней «If You Love Me», которая вошла в макси-виниловый сингл «Young Forever» весной 2019, а в этом году она вышла уже в новом альбоме Лиан Росс «Free L». Помимо этого, постоянное сотрудничество идет с разными аранжировщиками и моим сопродюсером во всех вопросах, которого все знают как Рост. Да, и сейчас наш проект «Системада» и макси-винил-сингл «Falling Stars» в Америке. Я могу сказать, что каждая работа с артистами принесла мне не только большую радость, но и помогла расти как музыканту. Я надеюсь, что наравне с записанным материалом для моего сольного проекта я смогу продолжить сотрудничество с талантливыми артистами и дальше. Współpraca z innymi artystami zawsze daje spore doświadczenie we wspólnej pracy. Kreatywni ludzie zawsze mają pomysły, które chcą realizować. Oprócz wspólnej pracy wzmacnia przyjaźnie i to świetnie. Pracowałam z Mood One w 2014 roku nad projektem My Love in Your Heart, który został później wyprodukowany przez Luisa Rodrigueza na debiutancki album Mood One. Memories of Summer, który ukazał się w AMD Records w Ameryce w 2019 roku, także z D-White'em na In The Sky w 2014 i Heaven For Us w 2018 roku i na jego solowy singiel Forgive Me w tym samym roku.
в 2015 roku z Christianem Conde nad singlem Disco Comeback oraz M-Tracking dla Running Away i I Lost. Od 2017 roku prace rozpoczęły się z Lian Ross i Luisem Rodriguezem i Team 33 nad piosenką If You Love Me, który znalazł się w maxi winylowym singlu Young Forever wiosną 2019 roku, a w tym roku ukazał się na nowym albumie Lian Ross 3L. Ponadto stała współpraca z różnymi aranżerami i moimi co-producentem we wszystkim sprawach Rost. A teraz nasz projekt z Estimado i maxi winylowym singlem Falling Stars w Ameryce. I mogę powiedzieć, że każda praca z artystami sprawiała mi nie tylko ogromną radość, ale także pomagała rozwijać się jako muzyk. Gdzie można zakupić winyl Falling Stars? Макси-сингл «Винил Falling Stars» можно заказать на официальном сайте музыкального лейбла AMD Records по адресу www.italodisconic.com или ищите на Discogs, то есть это www.discogs.com с пометкой AMD Records. Также можно обратиться к его генеральному директору Дэвиду Лину, ну или написать мне в личное сообщение на Фейсбуке. Maxi-singiel winylowy Falling Stars można zamówić na oficjalnej stronie wytwórni muzycznej AMD Records pod adresem www.italodisconyc.com lub zajrzeć na www.discogs.com z informacją o AMD Records. Można też skontaktować się z jej CEO Dawidem Lin lub napisać mi prywatną wiadomość na Facebooku. Dziękuję Sergii i Margarita za wizytę i rozmowę w naszym studiu. Na zakończenie, czy moglibyście pozdrowić wszystkich słuchaczy? Слушателям радио Муза 80 я хочу пожелать, конечно же, здоровья в первую очередь в этот нелегкий период борьбы с коронавирусом. Пусть в вашей жизни всегда будет только хорошая музыка и только в стиле 80-х. Słuchaczom Radia Muza 80 chciałbym oczywiście życzyć przede wszystkim zdrowia w tym trudnym okresie walki z koronawirusem. Niech wasze życie zawsze będzie tylko dobrą muzyką i tylko w stylu lat 80. Хочу сказать, что благодаря Radio Muza 80 у меня появилось много друзей. А ваша команда очень организованная и дружелюбная. Вы действительно помогаете и новым артистам, и звездам старого поколения диска. Ваши шоу удивляют и дают много музыкальной информации. И я очень часто слышу новинки и премьеры у вас, а также всевозможные танцевальные миксы от диджеев. Вы действительно профессионалы своего дела, умеете делать свою работу качественно. И это очень большое удовольствие работать и взаимодействовать с вами. Поэтому я, как слушатель, как человек, который уже несколько лет слушает ваше радио, хочу пожелать вам дальнейшего процветания и чтобы о вас узнало как можно больше людей. Вы продвигаете диско-музыку со всей любовью. Ну и, конечно, это очень приятно. Я желаю вам новых проектов, зажечь новые звезды, оставаться в кругу ваших верных слушателей. Здоровья в первую очередь каждому из вас. И всегда-всегда оставаться на высоте и дарить людям светлую и добрую музыку. Специальное спасибо Гусе и Томик и всем, кто поддерживает нас с нашей музыкой. Почаще смотрите на падающие звезды и мечтайте. Всего вам самого-самого наилучшего от сердца. Надеюсь, однажды мы встретимся и вместе споем Falling Stars. A пока берегите себя i друг друга. Пока-пока. Dzięki Radiu Muza 80 poznałam wielu przyjaciół. Twój zespół jest bardzo zorganizowany i przyjazny. Naprawdę pomagasz zarówno nowym artystom, jak i gwiazdom starego pokolenia. Wasze koncerty są zaskakujące i dostarczają wielu muzycznych informacji. Bardzo często słyszę od was nowe wydawnictwa i premiery oraz wszelkiego rodzaju taneczne miksy od DJ-ów. Jesteście naprawdę profesjonalistami w swojej dziedzinie i potraficie efektywnie wykonywać swoją pracę. Praca i interakcja z Tobą to ogromna przyjemność.
Dlatego jako osoba, która słucha waszego radia od kilku lat, życzę wam dalszej pomyślności i aby jak najwięcej osób wiedziało o was. Promujesz muzykę disco z całą swoją miłością i jest to bardzo przyjemne. Życzę wam nowych projektów, rozpalam nowe zdrowie przede wszystkim dla każdego z was i zawsze staram się dawać ludziom lekką i miłą muzykę. Specjalne podziękowania dla Gusi i Tomeksa oraz wszystkich, którzy często patrzą na spadające gwiazdy i marzą. Wszystkiego najlepszego z mojego serca. Miejmy nadzieję, że pewnego dnia spotkamy się i zaśpiewamy razem Falling Stars. Do tego czasu dbajcie o siebie nawzajem. Pa, pa. Na zakończenie oczywiście posłuchamy najnowszego singla Falling Stars. Ze studia RM80 w Chorzowie wywiad przeprowadziła Gusia. Oczywiście wielkie podziękowania i wielkie buziaki należą się Margo za pomoc i cenne wskazówki. Dziękuję wszystkim za obecność i do usłyszenia wkrótce. Your best life got to
Najlepsze radio w internecie. RM80. Słuchaj nas na maksa. Zapraszamy do słuchania najlepszego radia w sieci.